Witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani, z tej strony Xazax, a to jest Diablo 2. Troszeczkę inaczej technicznie ułożony odcinek, że tak powiem, tak więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli coś będzie nie tak. Słuchajcie, moi drodzy, troszeczkę grałem bez was, muszę się przyznać. Ale nie robiłem questów, tylko troszeczkę se pofarmiłem. Mianowicie wbiłem dwa levele dokładnie, biegając se po zimnej równinie i słuchając vlogów o wczorajszej premierze Shadowlands. Może nie o premierze, tylko o zapowiedzeniu premiery drugim. I troszeczkę sobie pofarmiłem i teraz sobie sprawdzimy, co to za rzeczy. Oczywiście nic nie ubierałem, nic nie zmieniałem. Jedynie wpadła mi, jak widzicie, z hazardu, wpadł mi szyszak lepszy. Ale cóż, sprawdźmy, co my tu mamy. Zbroję żółtą. Cyk, obrona 15, 5 do życia, 2 do many, odporność na ogień, 5% na trucizny, 5%, no god damn it, 2 obrony mniej, ale ileż dobra. Podzielmy się naszą... no dobra, 2 obrony więcej, widzisz, miała Klaudia. Nie ma sprawy, baby. Na mnie zawsze możesz liczyć. Ok, Charcy. Bierto. Dobra. Next. 1 do siły, rękawice, 2 obrona. No dobra, dawaj. Lepsze niż nic. Szarfa, 4 do życia, odporność na trucizny. No, gorsza szarfa, bez dwóch zdań. Amulet, moi drodzy, wreszcie wszystkie sloty. Chociaż nie wszystkie sloty. Amulet doskonałej jakości, 1 maksymalnych obrażeń. No zawsze coś. Brakuje nam jeszcze jednego pierścienia do maksa. I okej, zobaczmy sobie tutaj. Telekineza, 4 do many, 5% nasz szansa rzucenia 3-poziomowego lodowy pocisk podczas atakowania. Dawaj! Ile to za jeden się sprzeda? Nara. Dobra, trzeba kupić zwoje identyfikacji i jakąś tarczę by wypadało ubrać do tej kuli. Pamiętam, że zawsze uwielbiałem, kurde, te dla czarodziejki mi tak pasowały te słoneczne tarcze. O Jezus, co ja zrobiłem? Dobrze, że można je składać ze sobą. Masakra. Miałem kupić zwoje, ale dobra. 5 do obrony, 4 do siły. A tego nie trzeba identyfikować. Dobra, no na razie niech sobie będą. One się fajnie sprzedają generalnie. Dobrze, zobaczymy sobie, czy mamy jakąś tarczę do zakupienia. Chociaż przewaliliśmy teraz hajsu ostro. Pokaż, no. 280, no nie tak dużo. 500, 100. Mech. Nie pokazuję wam nawet skrytki, bo tam dopiero Lameriada się odwala. 45 obrony, to już cool stuff, bro. Dobra, 6 obrony, cyk, cyk, 1700, to prawie mnie nie stać. A co tam? Na 50 golda zostaliśmy. Bez many. Let's go. Chyba, żebyśmy sprzedali. O nie, wcale tak super się nie sprzedają, dlatego je zostawimy. God damn it. Dobra, idziemy odrabiać hajs. Dobrze, że Klaudia żyje. Cóż, no naszą misją jest... Wzięliśmy tą misję, by the way? Tak, naszą misją jest przedostać się podziemnym tunelem przez między kamiennymi polami a... Ajajaj, wracamy, wracamy, wracamy. Co tu jeszcze? Przecież halo, halo. Zrobimy tak. 106 many, ok. I teraz uwaga, najlepsze skille. A więc lodowe uderzenie bierzemy bez dwóch zdań. I pole statyczne. A jeszcze mamy 2 punkty, proszę. No to jeszcze jedno lodowe uderzenie i jeszcze jedno lodowe uderzenie. God damn. Duże obrażenia. Koszt many 7. I zmieńmy to jako nasz atak podstawowy F5. I nasze F1 sobie użyjmy i F5. I zobaczmy, jak to działa. Huhu.
O, teraz to wymiatamy, kurde, o wiele. Tylko też szybciej mana schodzi, co prawda. Ale teraz to, kurde, nic z tych diablików nie pozostaje. Całe szczęście. Dobrze, leć. O kurde, faktycznie. Grubo z tą maną. A przypomnę, że nie mamy kasy na... Trzeba coś popodnosić, posprzedawać szybko. O! Bierę to, baby. Nie ma za co. Trzymaj się mnie, a daleko zajdziesz. Dobrze, uoczyśmy trochę ten ekwipunek. To miałem dać do Stasza. Dobra. Może zabijmy Raganiszu. Jest, jak pięknie się rozpadają. Te gnojki są dużo szybsze niż normalne moby. One shotted. Czy to Klaudia mi pomogła? Okej, są mixtury many. Fuck yeah. Kopniczka umiejętności, no nie. Myślałem, że to będzie mana jakaś. Ej. Nie we mnie łukiem, panie, kochane. Zbiłem go, kurde. Dobrze. Mana to jest coś, co nam potrzebne. O, dziękuję. Od razu wypijamy, nie ma co się, kurde, ramolić tutaj. No, ba, gdzie uciekasz? No, ta kula była na końcu niepotrzebna. Ale dobrze, może poszukajmy przejścia. Czy ja mam niebieskie rękawiczki? Czy to ta kula taka niebieska jest? Na pewno nie mam niebieskich rękawiczek. Nie ja. Jakby były białe, to by chociaż były, kurde, rękawiczki na swoje czasy w tamtych czasach. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale nie wiem, czy wiecie, bo duża część z was jest jeszcze bardzo młodych. W latach 90. i trochę później jeszcze była moda na dyskotekach na białe rękawiczki. Ja pierdziele. Nie wiem, czy to nie było już później, w sumie, niż lata 90. Ale pamiętam to jako bardzo dawno temu po prostu. Alright, mamy przejście. Podziemny tunel. On ma dwa poziomy, ale na pierwszym znajduje się przejście. Oje! Nowe potwory. Oh, shit! Dobra, trzeba wyjść na chwilę. Mamy na kolejnego strzała. O nie! Zaklęte zimno to jest zło. Oh, shit! Klaudia, nie! Zostawiła mnie w takiej chwili. Trzeba zrobić, kurwa, wymijanko. Ua! Nie! Ua! Many, leczenia, many. O! Mamy was. Kurwa, nie ruszajcie się tak, hopy. Właśnie tam! Damn it! Klaudia, weź teraz odjebała numer, ci powiem. Idziemy po ciebie. Mam na tyle go... Oh. Okej. Zróbmy po prostu dobre trady. Zrobię po prostu dobre trady. 24, nie. Alright, 19. No. Nie.
Okej, okay. Zaczyna to jakoś wyglądać. Dawać mi tu Klaudię. Witam. 180, oj, Klaudia, będziesz musiała się wykazać. Ostatnio jak cię wstrzeszałem, to było 120. Okej. Okay. Teraz nie mają szans. Tego się bałem właśnie. Wiecie. Na softcore to jeszcze bym po prostu se zdechł i poszedł dalej, nie? Jak to ma softcore do siebie. Ale na hardcore, jeszcze kręcąc filmik. No, nic fajnego, przyznam szczerze. Umierałem parę razy na hardcore w życiu. I powiem wam, że nie jest to nic miłego. A wiadomo, na tym etapie to jeszcze się da przeżyć. Dużo... Zabij go, Klaudia. Dużo gorzej jest, jak już mamy fajną postać i trochę nią gramy. Jesteśmy na streamie na przykład. Na streamie, na którym ludzie oglądają, czekają, patrzą, co się dzieje, a ty nagle tu się wypieprzysz. I ze streamem to już nie jest taka fajna bajka, że a dobra, wstaję, idę pograć coś innego, wracam do Diablo za godzinę, żeby się ogarnąć i w ogóle, nie? Idę se serial obejrzę, czy coś. Czy pójdę kupę, cokolwiek innego. Bo na streamie jednak ludzie oglądają cię i czekają, masz, kurde, zrobisz nową postać i jedziesz dalej, nie? Nie ma czasu na wkurwianie się. Niestety. Nie wiem, po co ja te białe itemy podnoszę. Goddammit, możecie mi upominać jakoś, czy coś? No właśnie, to jest minus nagrywania, a nie streamowania. Moi drodzy. Dobra, wejdźmy tutaj. Tutaj pamiętam, są skrzynki świecące. Ona już na pewno jedna. Klaudia, weź ich nie zabijaj. Bo nie wiesz, jak to się robi, jak najwidoczniej. Ich tu, kurde, tak zabijasz, że wstają, no. O. To jest super czar. Nie mogę nieść nic więcej. Jazda, pach, pach, pach. Uwielbiam miksturki wytrzymałości. A ten szaman tak idzie. What the fuck? Co ja mam, kurde, tutaj. Co ja mam tutaj, kurde. Podnosić, jak tu wszyscy się wypiają za chwilę. Jak ja mam ich resać? Wow. Ale te elity padają. Ten spell jest super, kurde. Jak ja mam ich podnosić? Oni tu się, kurde, rozpadają mi na kawałeczki lodu. Z czego mam to pozbierać? Jestem przeciążona. Bez szału ta skrytka. Ale mikstury many to ja szanuję. Cyk, cyk. Many. A i szarfa też, kurde. Zróbmy miejsce dla szarfy. Szarfa. Jest spoko. A w ogóle to mamy level. Woohoo! Ile mam tej siły? 22. Na razie styknie. Ciul, wszystko energię. Ciul w energię. Dobra, tu nic nie potrzebujemy. Dawaj, lodowe uderzenie, let's go. Ile teraz zadaję w ogóle? 33 do 40. Nice, dobra. Budzik. Już nie śpię, spokojnie. Budzik się nazywa na gry 2 i Diablo, gamoniu. Spokojnie ogarnięte. Kurde, elegancko nagrywamy. Od rana jest 9:20. No nie takie rano, ale troszeczkę się bawiłem w ustawienia. Znalazłem ciekawą opcję podłączenia telefonu jako kamery. Co mi, kurde, daje nowe możliwości streamowania. Czy dobrze pamiętam, czy szafir do zbroi dodawał do many czy do energii? 10 do many, fuck yeah. Zaraz to będziemy wkładać.
Kurde, szkoda, że to nie jest żaden modern game. To bym wyciągał te klejnoty, kurde. Ale cóż, taki ma urok Diablo 2. I to było właśnie w tym zajebiste też, przyznam szczerze. Że się zbierało tych, kurde, klejnotów tyle. Pamiętam cały ten staż, aż do, dopóki ta kostka Hora Dreamów nie wpadła, to był cały tak zapieprzony tymi, kurde, rzeczmi. A potem jak wpadła, po jakimś czasie znowu był zapieprzony. Nie myślcie sobie, że nie. Dobra, Mroczna Knieja. What? Wciepuj to tam, dziołcha. Dobra, idziemy. Yeah, mana. Money, money, money. Dobra, idziemy po zwój Inifusa. Miałem poczytać ciekawostki lore'owe o Raganiszu. Patrzcie, kurde, zapomniałem. Ale ciekawostką jest to, że jest on... O, tarża. Że jest on w Diablo 3. Haha! Znaczy jest jego awatar jakby, tak jakby. Uważaj, Xazula, to jest hacek. Tu nie wrócisz po zwłoki. Tego pij te mikstury. Proszę, jak miła. Dobrze nam idzie, nie? Które, ile mamy minut? 17 minut nagrania, a jeszcze nie byliśmy w Tristram. Widzieliście? Prawdopodobnie nie będzie intro. A nie, będzie musiało być intro, bo spieprzyłem początek. God damn it. Ale będzie szybciej się renderowało za to. Okej, tarża. Ale many. Wow! Uwielbiam ten dźwięk. Cóż. Lekkie rozczarowanko, ale co tam. Szukamy, gdzie jest, kurde, ten... drzewo Inifusa. Cyk, cyk. Obstawiam, że trzeba iść, znając życie, trzeba iść drogą po prostu. Ale wujek, kurde, lubi no... nie budzić mnie tam, kurde. Budzik. O, tego było trzeba. Elitki. Patrzcie, bam, 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 bam. Nawet nie wiem, który to elitka, ale chyba padła już, bo dużo mikstur się tam posypało. Kurde, to ja rozumiem. Ale krótkiego miecza to ty chyba podniesiesz, dziewczyno. Pewnie, że tak. Czy ty jesteś zdolna? Nie mogę nieść nic więcej. Możesz. Szczególnie jest to mikstura... czego? Wzmocnienia. Mikstura wzmocnienia to jest tak zajebista rzecz, że jak pójdziemy na Duriela, to bez tego się nie obejdzie. Więc podnoś, ile wlezie. Chłopaku, dziewczyno. Nie wiem, co ja tu, kurde, ekspię, czy co? Czy nie lepiej by było znaleźć ten pieprzone drzewo już? Chyba lepiej. A, no i checkpoint trzeba by znaleźć też. To jest, kurde, lokacja dosyć rozległa. A my tu musimy, kurde, parę rzeczy zrobić. Wypić tą manę w końcu. Zaczyna nam z powrotem brakować. 118. Damn it. Wow, doświadczenie. Dawaj. I teraz grupkę mobów taką zajebistą. Nie, nie wy, nie wy. Ale dobra, jak już jesteście. Odbiła to puklerzem, słyszałem.
Dawaj. O yeah! Chodź tu. Gałęzio ręki. Nie mogę nieść nic więcej. Spreparowana głowa. Zawsze to czytałem separowana głowa. To prastare drzewo otacza magiczna aura. Dobra. Zwój niech zostanie na ziemi. My wykorzystując tabliczkę expa. Kapliczkę, nie tabliczkę. Jak powiedziałem? Za mało ma. Dobra, lejemy. Wow, krótki miecz. Jest mana. Kolejny krótki miecz. Dobra, lepszy żółty niż niebieski. Przestało padać. Fuck yeah. Czarne moczary. Wow. Oh shit. Dobrze widziałem zaklęte błyskawice, które nawet nie zdążyły odpalić jeszcze. Tak, dobrze widziałem. Lej go po ryju. Bam. Ty, Klaudia, ty się tak nie wtrącaj, nie bądź taka mądra. Dobra, jeszcze tu podekspmy sobie szybko, póki jest kapliczka. Yeah! To jest to! To jest to! Nie mogę już nic więcej. Co nie możesz? Wszystko możesz. O kurde, lagi. Tego to ja nie lubię. Szybko, póki mamy kapliczkę. Kurde. Klaudia! To nie będę marnował many na twoje kurde wygłupy. Teraz się popisz, Klaudia. No jedziesz, a nie stoisz. Dobra, nieważne. Wracamy, Klaudia. Pójdź. Pójdź za wujkiem. Dobra, zacznij. Nie, no wróćmy się do miasta. Cmyk, cmyk. Kupmy, kurde. Witaj w imieniu zakonu. A, siema, siema. Dobra. Mech. O, mech bardzo. Mech. Nie, chociaż nie wiem, czy mech, bo nawet nie czytałem, ale z mieczem to ja nie będę chodził. Czegoż ci trzeba? Czegoż ci trzeba? 800. Dwa koła? Nie, chyba nie. 61. 155. Czekaj. 1005. To dokładnie to samo. Alrighty then. Bier też klucze. Możemy już to... Bo właśnie, dropnąłem zbroję chyba, ale nie wiem, czy się chwaliłem. Czy to już było na filmiku, już nie pamiętam. Okej, siła 25. Cyk, cyk. No, bez szału, tak szczerze mówiąc. A co ma Ghit? Wiecie, że to jest ojciec od Kadali? Nic. Nic. A pokaż co masz w handlu. On zawsze ma jeden tier do przodu jakby. 24. 7. Tu mam jeden do zręczności. No na razie bez szalównie. Okej, dobra. I tak to musimy wrócić i tak. Wróćmy się pod te drzewo. Dobra i podnośmy sobie. Jeszcze level trzeba uzupełnić. Kurde. Ty na mnie warczysz? A coś się kurde... B! Coś się kurde pomyliło, gościu. Kurde do przodu, widzieliście? Dawaj spreparowaną głowę. Spreparowana, dobrze. Czyli jednak się... Nie mylę teraz, bo tak są się kurde... A może jednak separowana? Nie opłacało się.
O, nice. Nie opłacało się. Świetnie! Zaraz będzie. Dobrze kojarzę? Teraz będzie? Świetnie! Odczytałam symbole na zwoju. Świetnie. Odczytałam runy na tym zwoju. Musisz odnaleźć krąg kamieni i dotknąć ich w podanej przeze mnie kolejności. Alright, alright. I pamiętam, jak to otwierałem i patrzałem na tą kolejność, żeby się nie pomylić. Kurde, jakie to było super. Na tymczasem wystarczy poklikać byle jak. YOLO. A, właśnie, a tutaj? 10. Na następnym jest lodowata zbroja tylko. Tu nic. W ogniu... Kurde, Fireball to jednak był jednak, kurde, moc. Pamiętam. Ale cóż, od lewego lodowego uderzenia. Tak, wiem, było tam za dużo miksturek hapeków. Nie osądzajcie mnie tu, kurde, ale byłem w kryzysie, tak? Dobra, jak już widzieliście, to trudno. To chociaż tam schowam te mikstury wzmocnienia. Kiedy się sprzedam może? Tak jak mówiłem, nie osądzajcie, bo to nie moja wina, że byłem w biedzie. I stwierdziłem, że zamiast je sprzedawać, to je sobie zatrzymam, a co? Dobra. I idziemy do... Do Tristram, uwaga! Tristram było niczym wobec gniewu Diablo. Nie wiem, czy słyszycie muzyczkę. Uwaga! Tu nie muszę mapy w ogóle używać. Tą lokację chyba każdy zna na pamięć. Zaraz wyjdzie Griswold z widmowym uderzeniem. Czy z przekleństwem? A, z przekleństwem. Za mało many. Grizzle był sklepikarzem, którego się robiło questy. Między innymi bodajże czarny kamień, który spadał. Czy nie spadał, który spadł według niego. Trzeba było odzyskać. Ten quest był też, a w zasadzie item z tego questu był też easteregowym itemem w Diablo 3. Do otwarcia kucykowa. Swojego czasu się go farmiło. I chyba w becie nawet leciał. Za mało many. Kurde, Klaudia, nie zabija ich pierwsza. Bo się robi kapa. No patrz, widzisz co żeś narobiła? Teraz muszę zaklepać, kurde, na śmierć tą różdżką. Jezus Maria, jak to jest, by było za przeproszeniem ujowo zginąć. W taki sposób, wyobraźcie sobie. Jesteście szamanem upadłych. Wielkim, można powiedzieć, wodzem się uważacie. Pniecie się po stopniach kariery. Przychodzi taka dupa i takim gównem was oklepuje na śmierć. God damn it, Diablo to jest jednak horror. I mamy Wirta, który w Diablo 1 sprzedawał. W zasadzie był takim swoistym. No, podnoś to. Swojego rodzaju. Okej, to są lagi, czy co? Eee.
Trochę się cykam, pójść dalej. Okej. Okay. Hey, here we go again. Po kilku ładnych dniach jesteśmy z powrotem w oryginalnym Diablo. W oryginalnym Diablo 2. Nic więcej. Zobaczymy, co tu nam wskoczy. Moi drodzy, w międzyczasie minęły 2 tygodnie, jak nie więcej, od kiedy to nagrywałem. I przyznam szczerze, że po tym pograniu sobie w Project Diablo 2 naprawdę ciężko jest wrócić do normalnego Diablo 2. Naprawdę. Już sama szerokość okna i rozdzielczość już robi naprawdę sporą różnicę. Skończyliśmy, moi drodzy, w tym miejscu mniej więcej. No gincie, bo ja tu chcę pogadać, a muszę walić kulami. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Moi drodzy. No i trochę lagi są też, trzeba przyznać. Moi drodzy. O, na wircie skończyliśmy, dobra, pamiętam. I projekt Diablo 2 naprawdę pozamiatał troszeczkę na scenie. Dobra, tym razem zbierzmy tego, jak teraz wywali serwer. Dawaj, bij ich, Claudio. Jestem przeciążona. Okej, okay, przełóżmy to. Dawaj tą nogę. Nie wiem, po co mi ona teraz, ale co, niech będzie. Dla uzupełnienia serii. Jak grałem pierwsze razy w Diablo 2, to zawsze brałem tą nogę mi wszystko. Kurde, dwóch. Weźmy sobie. Nie mam many. Nie mam identyfikacji. Ja dziemel. Kurde, muszę pamiętać, że to jest haczek jednak. Dobra, jest mana. Nice. Jestem przeciążona. Ale jestem przeciążona. Dobra, weź tą manę, manę. Haj siwo. Many, many i haj siwo. Ale no, kurde, jedno co jest na plus tutaj. No wiadomo, oryginał to oryginał. To jest polski dubbing, którego, kurde, jak gra się jednak w ten projekt Diablo 2, no czuć brak tego polskiego dubbingu, naprawdę. Co jak co, ale to jest najmocniejsza strona. Najlepszy dubbing ever, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o gaming, przynajmniej. Bo wiadomo, w animacjach też jest różnie. W dowód wdzięczności będę dla ciebie za darmo identyfikował przedmioty. Niestety. Dokładnie. Diablo 2 ma naprawdę wybitny dubbing. Baldur's Gate, Icewind Dale, naprawdę to jest coś pięknego. Aż chce się wracać do tych gier, żeby posłuchać tego właśnie klimatu zajebistego. Jesteśmy bardzo wdzięczne, że ryzykując własnym. Okej, okay, łotrzyce dały nam żelazny pierścień, który z automatu chciałem z shiftem identyfikować, ale nie mamy zwoju, musimy kilka kupić. Pokaż no. Znowu chciałem z shiftem to identyfikować. 3 do ciepło, 3 do many i ognisty piorun. A co my tu mieliśmy? Telekineza, 4 do many. Nie, no to wolimy do ciepła bez dwóch zdań. Noże jakieś tam B. Noże B. Te druidzie głowy zwykle bywają kosztowne. Nie tutaj. Ach, nie w tym przypadku. Okej, to za to jest w fajnej cenie. Nie mogę sprzedać nogi Wirta. God damn it. Przerzućmy sobie wszystko. Dobra, nie będę przedłużał, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Trochę długa przerwa była, ale spowodowana była właśnie projektem Diablo 2 i zastanawiałem się, czy jest sens kontynuować serię z tego oficjalnego Diablo 2, ale zobaczymy po tym odcinku, czy będzie sens, czy nie. Na pewno pierwszy akt dokończę. Tak mi się wydaje. Tymczasem dzięki wam wielkie. Do następnego. Pa, pa!